Siemanko, z tej strony Typek i witam serdecznie w kolejnym odcinku Typkowej Recki, w której przedstawię Wam grę pod tytułem Rainbow Six Siege. Jak pewnie większość z Was się orientuje, jest to gra firmowana nazwiskiem Toma Clancy'ego. Można się domyśleć, że tak jak większość tytułów z tego cyklu, wcielimy się tutaj w rolę członka oddziału specjalnego, stojącego na straży ładu i porządku, walczącego przeciwko organizacjom terrorystycznym. Niestety moje zaufanie do serii gier właśnie z nazwiskiem Toma Clancy'ego w tytule podważył mocno The Division. Po prostu The Division to był niewypał, myślałem, że w tym momencie ta seria już się skończy. No i w zasadzie przez to nawet nie interesował mnie Siege. W ogóle od momentu premiery, od 1 grudnia czy 5 grudnia 2015 roku ja nawet nie próbowałem się do tej gry przymierzać, w ogóle mnie to nie interesowało. Ze względu właśnie na tą porażkę The Division, myślałem, że to będzie kolejny sukces reklamowy i porażka gry. Tym bardziej, że jak większość gier Ubisoftu w momencie premiery kosztują one około 200 zł, 250 nawet. Jednak 4 dni temu zajrzałem na Steama i okazało się, że gra kosztuje 15 euro, ten podstawowy pakiet. I stwierdziłem, dobra, dam im jeszcze jedną szansę. Zobaczymy, co im wyszło tym razem. Ponieważ ja zawsze od pierwszej części byłem wielkim fanem Rainbow Six. Zawsze te gry mnie fascynowały, zawsze mi się podobały. No i przede wszystkim był to zawsze olbrzymi przeskok graficzny i technologiczny w porównaniu do swoich, no, rówieśniczek, można powiedzieć. Gry, które wychodziły w tym samym czasie co Rainbow Six, po prostu nie miały popału, jeśli chodzi o grafikę. I stwierdziłem, dobra, damy im jeszcze jedną szansę, zobaczymy. I powiem wam, że dawno nie byłem tak zadowolony z 15 euro. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się wam chociaż troszeczkę pokazać, dlaczego uważam, że Siege jest naprawdę ciekawą grą i warto go kupić. Zapraszam. Rainbow Six Siege jest taktycznym shooterem oferującym zabawę w trzech różnych trybach. Tradycyjnie mamy tutaj single player, kooperację i multiplayer. Jeśli chodzi o single playera, tutaj będziemy mieli do przejścia szereg operacji, które niestety musimy przejść w pojedynkę. Niestety dlatego, że zostaliśmy w ten sposób obdarci z takiego elementu taktycznego znanego z poprzednich części serii. Na przykład w Vegasie mogliśmy kierować poczynaniami całego oddziału w trakcie wykonywania misji, a w przypadku poprzednich części gry do dyspozycji mieliśmy 3, a nawet 4 oddziały. Z tego względu myślę, że tą kampanię single playerową, nawet ciężko to nazwać kampanią, możemy to nazwać takim samouczkiem, który ma za zadanie wprowadzić nas w mechanikę gry, zaznajomić nas z naszym sprzętem oraz niektórymi umiejętnościami niektórych operatorów, których na marginesie mówiąc jest całkiem sporo, ale o tym za chwilkę. Kolejnym z trybów jest Terror Hunt, czyli zestaw misji, które możemy przejść w kooperacji z innymi graczami, jednak naprzeciwko nas staną ponownie przeciwnicy sterowani przez komputer. Tak jak nazwa trybu mówi, naszym zadaniem będzie tutaj wyeliminowanie wszystkich przeciwników znajdujących się na mapie. To, na czym naprawdę skupiło się Ubisoft, to rozgrywka multiplayerowa, podzielona na grę swobodną i grę rankingową, której zasady są bardzo podobne, z tą różnicą, że w grze swobodnej będziemy musieli wygrać 3 rundy, natomiast w grze rankingowej 4 rundy, albo w przypadku remisu uzyskać dwupunktową przewagę. Jeśli mówimy już o meczach rankingowych, to wypadałoby wspomnieć, co jest wyznacznikiem poziomu waszej postaci, co jest wyznacznikiem doświadczenia gracza. Po pierwsze będzie to level postaci, który zdobywacie przechodząc obojętnie którą misję ze wszystkich trybów. Czy to będzie single player, kooperacja czy multiplayer. Zawsze po zakończeniu meczu otrzymacie jakąś ilość expa oraz kredytów, za które później możecie kupić sobie nową broń. Nie broń, tylko ulepszenia do broni. Broń dostajecie kupując postać, jakby w pakiecie. Ale za kredyty właśnie można też kupić nowe postacie oraz ulepszenia do ich broni.
Można również zakupić skiny na broń, ozdoby na broń i skiny do postaci, ale tutaj już bywa różnie z cenami. Niektóre są dostępne za kredyty i za realną gotówkę, a niektóre są dostępne tylko za realną gotówkę. Jednak nie ma tutaj sytuacji, w której możecie kupić coś, co ma wpływ na statystyki waszej broni albo postaci, tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze. Wszystko, co ma wpływ na rozgrywkę, możecie kupić za kredyty w grze. Teraz jeśli chodzi o ten drugi wyznacznik waszej postaci, będzie to ranga, którą otrzymacie za rozgrywanie meczy rankingowych oczywiście. Na początku nie macie żadnej rangi, aby ją uzyskać będzie trzeba rozegrać 10 meczy rankingowych. Na podstawie tego jak wam one pójdą, zostanie wam przydzielona pierwsza ranga. Następnie po każdym meczu, w zależności od tego czy go wygracie czy przegracie, wasza ranga wzrośnie albo zmaleje. System bardzo podobny do Counter-Strike'a, z tą różnicą, że w Counter-Strike'u trzeba było tych meczy rozegrać chyba 3 albo 5, aby ranga uległa zmianie, a tutaj wystarczy 1. Ok, zobaczmy kim możemy zagrać. W grze mamy dostępnych 30 operatorów podzielonych na dwie 15-osobowe grupy. Grupę atakującą i grupę broniącą. Każdy z tych operatorów różni się od pozostałych swoją specjalną umiejętnością. I tak na przykład jeśli chodzi o operatorów atakujących, mamy tutaj na przykład Twitch, która posiada drona z możliwością rażenia prądem przeciwników lub niszczenia tym prądem pułapek stawianych przez grupę obrońców. Po stronie obrońców mamy na przykład Mute'a, który może skutecznie zagłuszać urządzenia zdalnie detonowane, lub drony przeciwnika. Mamy również po stronie atakujących Fuse'a. Moim zdaniem to jest po prostu człowiek demolka, osobiście moja ulubiona postać. Jest on wyposażony w ładunki kasetowe, które po zamontowaniu na jakiejś cienkiej ściance lub podłodze, albo barykadzie w oknie czy drzwiach, wystrzeliwuje na drugą stronę cztery mniejsze ładunki, które po kilku sekundach eksplodują. I naprawdę, wierzcie mi, lepiej nie być wtedy po drugiej stronie ściany. Poza tym Fuse jest wyposażony w potężny karabin maszynowy z dużą ilością amunicji, który bez problemu może przebić się przez cienkie ściany, podłogę lub sufit, dając tym samym możliwość wypłoszenia przeciwników albo dania osłony swoim członkom drużyny, którzy próbują na przykład dostać się na lepszą pozycję. Mamy również tutaj Smoke'a, który jest wyposażony w granaty zdalnie sterowane, granaty dymne, gazowe w zasadzie, które skutecznie mogą odstraszyć przeciwnika albo nawet go dobić, jeśli ma niewystarczającą ilość życia. Poza tym mamy tutaj cały szereg różnego rodzaju operatorów do odblokowania. Są oni podzieleni na jednostki specjalne, jak widzicie. Pewnie niektóre z tych nazw wam coś mówią. SAS, FBI, GIGN, Specnaz, GSG-9, JTF-2, Navy SEAL. No jest tego sporo. W tej pierwszej grupie mamy dostępnych 4 operatorów na każdą jednostkę specjalną. Natomiast w tych następnych grupach tutaj już mamy dostępnych po 2 operatorów, po jednym z ataku, po jednym z obrony. Ale te jednostki są już troszeczkę droższe. Z tych pierwszych możemy kupić każdego operatora za 12,5 tysiąca kredytów w grze. Natomiast ci kolejni z grupy rok 1, rok 2, tutaj już będą ci operatorzy kosztować po 25 tysięcy kredytów. I żeby wam tak zobrazować, jak długo trzeba zbierać kasę na tych operatorów, powiem wam, że ja na swojego pierwszego operatora zarobiłem chyba w jeden dzień. Tylko przyznaję, że grałem dużo, ponieważ gra dosyć mocno mnie wciągnęła i grałem kilka godzin naprawdę. Ale myślę, że na takim spokojnym graniu, bez zarywania nocy, to wydaje mi się, że spokojnie w 2 dni można zarobić na kolejnego operatora, przynajmniej z tej pierwszej grupy. Także z tym nie ma problemu. A naprawdę bardzo mi się podoba, jak ci operatorzy zostali zróżnicowani. Naprawdę oprócz tej ich specjalnej umiejętności, która całkowicie zmienia styl gry, dodatkowo każdy z tych operatorów dysponuje inną bronią. Jeden będzie miał karabin maszynowy, drugi będzie miał shotgun, trzeci tylko pistolet, czwarty PM. I naprawdę te bronie znacznie się od siebie różnią, szczególnie jeśli chodzi o możliwość przebijania przeszkód na mapach.
Im większy kaliber, tym grubsze ściany możliwe do przebicia, tym grubsze zapory możliwe do przebicia i mniej strzałów koniecznych do powalenia przeciwnika. Więc naprawdę bardzo fajnie są te postacie zrobione, bardzo fajnie zróżnicowane i dzięki temu gra nam się tak szybko nie znudzi. No dobra, starczy może tej teorii. Przyjrzyjmy się teraz samej rozgrywce, czyli temu co najważniejsze w Siege'u. Tutaj oczywiście skupię się na rozgrywce wieloosobowej, podzielonej, tak jak mówiłem wcześniej, na rozgrywki swobodne i rankingowe. Tutaj jedna uwaga. Radzę wam jak najszybciej zyskać 20 poziom, który da wam dostęp do rozgrywek rankingowych i zacząć grać rozgrywki rankingowe. Powód jest prosty. Po prostu na rozgrywkach swobodnych nie ma jakichś strasznych kar za na przykład opuszczenie meczu i często się zdarza, że gracze wychodzą w trakcie rozgrywki, zostawiając was powiedzmy 3 na 5. Druga sprawa jest taka, że często się zdarza, że po prostu ludzie postrzelą was po prostu w nogę. Wchodzą jacyś hejterzy, którzy po prostu ich celem jest uprzykrzanie życia innym. No i będą wam przeszkadzać, będą do was strzelać, czasami nawet was zabiją. Więc radzę wam jak najszybciej zyskać ten 20 poziom i przejść na rozgrywki rankingowe. Tutaj już jest inaczej. Tutaj gracze już się bardziej starają, bardziej współpracują. A poza tym za opuszczenie meczu jest ban 15-minutowy. Jeśli zrobicie to w jakimś czasie drugi raz, oczywiście ten ban będzie dłuższy. Teraz jeśli chodzi o rozgrywkę, to w przypadku gry swobodnej i rankingowej główne zasady są takie same. Jedyna różnica dotyczy ilości rund, jakie musicie rozegrać i tego, że w rozgrywkach rankingowych możecie sobie sami wybrać miejsce startu oraz miejsce obrony. W przypadku gry swobodnej te miejsca są wybierane losowo. Sama rozgrywka natomiast jest podzielona na 2 etapy. Etap przygotowawczy i rozgrywkę właściwą. Podczas etapu przygotowawczego, który trwa około minuty, obrońcy mogą ufortyfikować swoje pozycje, mogą zabarykadować okna, zabarykadować drzwi, rozstawić pułapki, przygotować jakąś zasadzkę. Natomiast oddział atakujący wypuszcza drony, które przeszukują budynek właśnie w celu znalezienia głównego celu misji. Na przykład zakładnika lub bomby. Możecie również znaleźć pozycję przeciwnika, pułapki, zapoznać się z ich obroną, gdzie umocnili ściany, gdzie umocnili podłogi, sufity, gdzie mają rozstawione jakieś miny, różnego rodzaju rzeczy. Następnie zaczyna się faza akcji, czyli oddział atakujący wchodzi do budynku i rozpoczyna swoją misję. I tutaj powiem wam szczerze, że grając jako obrońca można się po prostu posrać ze strachu. Pierwszy raz gram w grę, która tak mocno na mnie oddziałuje, jeśli chodzi o moją psychikę. Po prostu moment, w którym nastaje taka cisza po zakończeniu tego etapu przygotowawczego, nastaje taka cisza, kiedy wszyscy czekają, co się wydarzy. I w pewnym momencie zaczynacie słyszeć jakieś kroki gdzieś tam dwie ściany dalej. Nagle słyszycie kroki i rozwijaną linę i słyszycie kroki schodzącego operatora po ścianie, zbliżającego się do okna. Słyszycie zakładanie jakichś ładunków, jakieś wiercenie w ścianie, jakieś stukanie, pukanie. W pewnym momencie padają pierwsze strzały, pierwsze wybuchy. Do pomieszczenia wpadają jakieś ładunki wybuchowe, jakieś granaty hukowe, odłamkowe. Po prostu to wszystko tak się świetnie rozwija, ta atmosfera po prostu jest tak, rozwija się tak w tak emocjonujący sposób, że po prostu autentycznie czułem się jakbym tam był w tej bitwie. Nieraz miałem taki odruch, żeby na przykład po prostu wstałem i zacząłem uciekać do innego pomieszczenia, bo stwierdziłem, że tutaj się tyle dzieje, że nie mam szans tego przeżyć. Gra po prostu wymusza na was pewne zachowania, które normalnie miałyby miejsce w rzeczywistości. Po prostu w pewnym momencie tracicie poczucie, że to jest gra. Po prostu zaczynacie się zachowywać jak prawdziwa osoba, jak w prawdziwym życiu. Po prostu uciekacie od ładunków, jakiś dźwięk, coś usłyszycie. To was też potrafi wystraszyć i stwierdzicie, że lepiej będzie zmienić tą pozycję. No po prostu gra strasznie mocno potrafi oddziaływać na gracza. I to mi się strasznie podoba, po prostu jesteście całkowicie wciągnięci w tą akcję na ekranie. No a tak chyba powinna wyglądać dobrze zrobiona gra.
Moim zdaniem naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o klimat, to dawno nie grałem w tak dobrą grę, która miałaby właśnie tak mocno oddziałujący klimat na gracza. Airplanes have long been targeted for terrorist attacks. The mobility and the high-profile nature of the attack against random victims appeals to organizations looking to make a name for themselves. This kind of attack, if successful, can make their cause known and increase member recruitment. Tubular assaults provide very little cover and minimal escape routes. The FBI SWAT operator Ash will be deployed for this situation. Her breaching rounds enable you to aggressively seize and control lines of fire. Pora na krótkie podsumowanie i chyba jakąś ocenę Siege'a. Myślę, że do plusów gry na pewno można zaliczyć niesamowity klimat. Jest on mroczny, cały czas macie poczucie strachu przed wejściem do kolejnego pomieszczenia, przed przejściem przez każde okno, drzwi. Jest takie uczucie ciszy przed burzą, natomiast kiedy akcja już się rozkręci, jest bardzo intensywna i bardzo emocjonująca. I przez cały czas macie poczucie olbrzymiej swobody działania. Możecie przejść przez różne ściany, okna, podłogi, naprawdę... Wszystko, czy odniesiecie sukces w rozgrywce, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak szybko myślicie i jak szybko potraficie reagować na to, co dzieje się wokół was. Po drugie, ciekawi operatorzy i mocno zróżnicowane umiejętności. Operatorów jest naprawdę dużo, ich umiejętności są bardzo ciekawie zaprojektowane, są bardzo przydatne. W zasadzie chyba tylko jeden operator, jak na razie stwierdziłem, że jest nieprzydatny. Chodzi mi o taczankę. Dla tych, co grają, wiedzą, o co chodzi. Poza tym wszyscy operatorzy wydaje mi się, że są w jakiś sposób bardzo przydatni i mają te umiejętności bardzo ciekawie zaprojektowane. Oczywiście na każdą umiejętność jest jakaś kontra, także wybór operatora w trakcie misji będzie miał olbrzymie znaczenie dla powodzenia waszej akcji. Następnie dobrze zaprojektowane mapy. Mapy są po prostu świetne, różnią się terenem, różnią się ukształtowaniem pomieszczeń, wykonaniem tych pomieszczeń. Niektóre będą miały drewniane ściany, niektóre będą miały metalowe. To całkowicie zmienia wam podejście do tej misji. Będziecie musieli użyć innych ładunków, innych sposobów na dostanie się do środka. Także mapki, olbrzymi plus za projektowanie mapek. Bardzo mi się podobają. No oczywiście trzeba też wspomnieć o udźwiękowieniu i oprawie graficznej, które tworzą ten niesamowity klimat, szczególnie udźwiękowienie. To jest po prostu masakra, majstersztyk, moim zdaniem jedno z lepszych, jakie w grach widziałem. No i chyba też wypadałoby wspomnieć o cenie. Wydaje mi się, że 15 euro za taką grę to jest naprawdę sam raz cena. Nawet gdyby to kosztowało stówkę, i tak wydaje mi się, że byłoby warto ją kupić. Natomiast za 60 zł polecam, naprawdę świetna zabawa. Jeśli lubicie tego typu gry, strzelanki takie taktyczne, naprawdę mocno taktyczne, to na pewno nie będziecie żałowali wydania tych 15 euro. Teraz jeśli chodzi o minusy, to nie spodobały mi się tutaj takie dwie rzeczy. W zasadzie są takie dwa poważne minusy. Po pierwsze, szczątkowa kampania singleplayerowa. W zasadzie bardziej samouczek niż kampania singleplayerowa. Brakuje mi tutaj możliwości przejścia misji, w trakcie których możemy dowodzić kilkoma oddziałami, jak to miało miejsce w poprzednich częściach Rainbow Six. Wyboru wyposażenia dla każdego z nich, wyznaczeniu trasy, którędy mają iść, ustalaniu sygnałów, na które będziemy wykonywać pewne akcje, żeby to było wszystko zgrane. Brakuje mi tego elementu takiego właśnie strategicznego z pierwszych części Rainbow Sixów. Także no wydaje mi się, że jednak w takiej grze ta kampania singleplayerowa byłaby całkiem fajna i naprawdę nie wiem, dlaczego ją tak po macoszemu potraktowali. Drugi problem to serwery.
gra potrafi nas wyrzucić z rozgrywki, szczególnie jest to problem w przypadku rozgrywki rankingowej, ponieważ jeśli nie zdążymy wrócić do tej samej rozgrywki, to otrzymamy bana na 15 minut za opuszczenie meczu i to jest strasznie wnerwiające, kiedy nie z waszej winy zostajecie wyrzuceni z meczu i wracając okazuje się, że macie 15 minut bana. Oczywiście jest tam jakiś czas na ponowne dołączenie, ale z jednej strony sama gra uruchamia się dosyć długo, a po drugie czasami nawet po ponownym uruchomieniu gry nadal jest jakiś błąd, nie możecie dołączyć, to tracicie w ten sposób kolejne sekundy, których niestety jest niezbyt wiele i no i po prostu możecie tego bana otrzymać mimo tego, że nie zrobiliście nic źle. I tutaj jeszcze jeden taki minusik, już mały, tutaj się już czepiam pierdół, ale w zasadzie strasznie mnie irytuje muzyka w menu gry. Jest strasznie psychodeliczna, jest strasznie dołująca, taka depresyjna. Wchodząc do gry po prostu czujecie się strasznie przybici słuchając tą muzyczkę, więc polecam wam od razu tą muzyczkę wyciszyć, bo po prostu będzie was dołować na samym starcie. A więc ostateczna ocena, jaką Rainbow Six Siege zyskuje na typkowym kanale w skali od 1 do 10 jest to 8,5. Gra na pewno warta uwagi, warta polecenia każdemu, kto lubi klimaty związane z jednostkami specjalnymi, z walką, z taktyczną walką oddziałów antyterrorystycznych. Na pewno warta swojej ceny, 60 zł to nie jest naprawdę dużo za taką grę, a naprawdę gra oferuje mnóstwo zabawy, szczególnie ze względu na zróżnicowanych operatorów, na bardzo ciekawe umiejętności tych operatorów, bardzo różne podejścia do tej samej misji, w zasadzie chyba jeszcze ani razu nie miałem wrażenia, że coś się powtarza, że gram to samo. Wystarczy, że kilku operatorów zmieni umiejętności, to znaczy zostaną wybrani inni operatorzy oczywiście i już ta rozgrywka potrafi całkiem inaczej wyglądać. Niesamowity klimat, bardzo wciągająca akcja i cały czas napięta atmosfera, cały czas poczucie stresu, takiego napięcia. Bardzo intensywna akcja, super, naprawdę świetna gra. Polecam ją każdemu. No i cóż, na dzisiaj to z mojej strony tyle. Dzięki za uwagę, jeśli filmik wam się podobał, oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, zasubskrybujcie kanał. Niedługo na pewno pojawią się jakieś gameplaye z Siege'a, na które was serdecznie zapraszam. A do tego czasu, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Experts in close quarters combat, masters in seizing the tactical advantage, the most elite special forces from around the world. We are Rainbow. Ready and waiting! Chopper near! Shield up! Let's move it! Activate Rainbow.